Cześć Boże. Mam dzisiaj bardzo spokojny dzień. Jestem na Podlasiu, w miejscu, które jest po prostu gdzieś na końcu świata. I no, dużo myślę, dużo też odpoczywam dzisiaj. I chcę się podzielić taką krótką refleksją do słowa, które dzisiaj Jezus daje. Zdanie, które bardzo mnie zatrzymuje dzisiaj, to jest zdanie z Izajasza. Ono jest obecne w Ewangelii dzisiaj. Kiedy Izajasz, wyrzucając ludowi Bożemu jego głupotę, zatwardziałość, mówi: stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Jest to słowo, w którym ja się osobiście bardzo odnajduję. Ono do mnie dzisiaj trafia dlatego, bo pokazuje, że to ja zamykam swoje serce na Pana, to ja zamykam swoje uszy, oczy, to ja nie chcę widzieć tego, że On działa, nie chcę widzieć Jego piękna, nie chcę słyszeć Jego głosu. I to dzisiaj odkryłem, kiedy większość dnia spędzam w tak pięknych terenach jak tutaj. W tej chwili w Parku Narodowym, niedaleko Narwi. I chodząc sobie tak, myśląc o wielu sprawach, o tym, co mnie czeka, myśląc o wielu ludziach, myśląc o sobie samym, wpatrując się w własne serce, to słowo do mnie trafia. Stwardniało moje serce. Co mogę zrobić ze stwardniałym sercem? Co mogę zrobić z zamkniętymi oczami, uszami? No, mogę dalej trwać w tym zamknięciu i mogę udawać, że problemu nie ma. Ja to osobiście często robię. Ale mogę pokazać Bogu, że ja mam serce stwardniałe, że coś takiego się wydarzyło w moim życiu, coś takiego przeżywam, że to serce jest takie twarde, że potrzebowałbym tego, żeby On moje serce przemienił. Mi w odkryciu tego pomogło dzisiaj właśnie oderwanie się na chwilę od wszystkiego. Wyjście z dala od ludzi. I popatrzenie we własne serce. I zachęcam Cię też do tego. Sorry, że tak macham, ale tutaj dużo owadów lata. I zachęcam Ciebie też do tego, byś swoje serce ujrzał. Żeby też przejrzeć się w tym słowie i zobaczyć, czy przypadkiem też prorok Izajasz nie mówi do Ciebie, że stwardniało Twoje serce, zamknąłeś swoje oczy i uszy, nie nawróciłeś się, nie chcesz się nawrócić, żebym Cię nie uzdrowił. I to jest myśl, z którą chciałem się podzielić. I mogę przyjść do Pana z moim stwardniałym sercem. Pozdrawiam Cię. Pozdrawiam Cię z Podlasia. Pozdrawiam Cię z końca świata. Z pięknego miejsca. I zachęcam, jak będziesz na Podlasiu kiedyś, szukaj takich miejsc, gdzie możesz naprawdę się oderwać. Polecam Podlasie w 100%. I błogosławię Cię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja też bardzo proszę o modlitwę. Bardzo jej potrzebuję. Dzięki. Pozdrawiam. Z Bogiem.